Była ciemna noc. Płonące na skraju lasu ognisko roztaczało wokół siebie przyjemne ciepło, będąc też jedynym w owym miejscu źródłem światła, z wyjątkiem nikłej poświaty księżyca lekko przedzierającej się przez powite chmurami niebo. Ferechyn siedział na pniu drzewa, ogrzewając ręce. Jego towarzysz, a Siedząc naprzeciwko niego, wpatrywał się nieruchomo w ogień. Do ich uszu docierał jedynie trzask spalanych gałęzi oraz pochukiwanie słów. Co jakiś czas dało się słyszeć złowrogi dobiegające z oddali skowyt wilków. Obydwaj siedzieli tak w milczeniu przez dłuższą chwilę, jakby od jakiegoś czasu mieli sobie coś do powiedzenia. A Erian nagle zdobył się na odwagę. – Dokąd więc zmierzamy? – spytał. – Do czarnej świątyni – odparł Ferechyn. – Do czego? – Do czarnej świątyni, w głębi tego lasu, w który jutro wyruszymy – wyjaśnił Ferechyn. – Cóż to za świątynia? – ponownie spytał zdziwiony aerjan. W głębi tak ciemnego lasu. – Świątynia Bractwa Sanguerów – odrzekł Ferechyn. Na twarzy Aeryana… Dał się zauważyć wyraz lęku. Choć nigdy wcześniej nie słyszał o owym bractwie, to na sam dźwięk jego nazwy przeszedł go dreszcz. Jakich sanguerów, drążył dalej. Ano, widzicie, towarzyszu, westchnął Farechyn. Nie jest bezpiecznie poruszać takie sprawy w ciemnościach nocy. Miast przy świetle dziennym, ale skoro już o tym mowa, Powiadają, że wieki temu, nim na te ziemię dotarli chrześcijanie, zamieszkiwane były one przez niewiernych. Przez pogan? Przez ludzi, którzy byli czcicielami samego szatana. W jego imię ponoć plugawe obrzędy odprawiali i ofiary składali ze zwierząt ku czci piekielnych demonów. Niekiedy nawet i ludzi oddawali w ofierze siłom nieczystym. A gdy Bóg jedyny widząc to, rozgniewał się zrodze, postanowił położyć kres owemu bałochwalstwu. Nasłał na te ziemię swych wiernych, chrześcijańskich rycerzy, którzy raz na zawsze położyli kres wszystkim okrucieństwom i krwawym rytuałom ku czci szatana. Wkrótce potem mieszkańcy tych ziem zaczęli oddawać cześć jednemu Bogu. Ale i wśród nich byli też tacy Którzy zatwardziałymi Heretkami pozostali i swemu czarnemu panu na jego rozkaz świątynię wznieśli w głębi lasu. Tam, głęboko, w mrocznej dziczy, gdzie nie sięga ludzkie oko, gdzie noga bogobojnego człowieka nigdy nie postała. Kontynuowali swe mroczne obrzędy. Stworzyli czarną sektę, wierną mocą piekielnym. A że składali swemu panu krwawe ofiary, nazwali się Sanguerami. Od słowa sanguis, które po łacinie znaczy krew. A Erian słuchał owej opowieści z zapartym tchem. Im dłużej jego towarzysz opowiadał, tym bardziej cierpła mu skóra na karku. Legenda głosi, kontynuował Ferechyn, że ich przywódca pewnej nocy, jako nagrodę za wierną służbę, otrzymał od samego szatana miecz. Krwawe ostrze, wykute w czeluściach piekieł przez sługi zła. Nie była to jednak zwykła broń. Ponoć jej ostrze, zaklęte szatańską magią, zdolne jest przebić każdy pancerz i posiegać każdą żywą istotę. Powiadają, że wciąż spoczywa w murach gmachu czarnej świątyni, wzniesionego wieki temu w głębi tego lasu, do którego obydwaj się jutro udamy. Jednak istota śmiertelna, aby tam wejść, musi poczekać pod drzwiami owego gmachu do pełni księżyca. Jedynie wtedy można przekroczyć próg domu szatana. I my właśnie zdobędziemy ów piekielny oręż, ale teraz lepiej połóżmy się spać, by mieć siłę na jutrzejszą drogę. Zdecydował Ferechyn, a po chwili dodał półgłosem. Ów las nie wygląda przyjaźnie, czord wie jakie istoty mogą się w nim czaić. A Aerianowi zdało się, że właśnie w tej chwili słyszy skowyt wilka. Po chwili obydwaj ułożyli się do snu. Jednak Aerian długo nie mógł zmrużyć oka. Myśli kłębiły mu się w głowie. Nie mógł uwierzyć, że jego przyjaciel rzeczywiście pragnie udać się do miejsca skażonego przez siły nieczyste, by zdobyć przeklętą broń, będącą dziełem demonicznych rąk. I to on miał w tym pomóc. Lecz gdy tak długo rozważał, zaczął dostrzegać pozytywne strony. Uznał, że niezawodna broń, zdolna przebić każdy pancerz, może się przydać. Tylko któremu z nich przypadnie w posiadanie. Czy będzie musiał zabić przyjaciela, by otrzymać nagrodę za swą pomoc i ogromne ryzyko? Im dłużej rozważał, tym bardziej był gotów to zrobić. Przeżegnawszy się z nadzieją, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, zasnął. Następnego dnia obydwaj wstali niemal równo ze świtem i ruszyli ścieżką zapuszczając się w las, a Eryanowi wydawało się, że w owym lesie panuje bardzo specyficzna, mroczna atmosfera. Odniósł wrażenie, że każde drzewo, każdy ptak oraz wszystko co żyje w tym lesie było do nich wrogo nastawione. Każdy szelest liści czy świergot ptaków napawał go lękiem. Może to tylko przez tą opowieść Ferechyna? Pomyślał sobie i wciąż kroczył odważnie za towarzyszem. A jednak rzeczywiście coś było nie tak. Zdawało mu się, że gdy tylko zatrzymywali się gdzieś, by odsapnąć na pniu lub kamieniu, dookoła nich, na gałęziach drzew, siedziało mnóstwo czarnych ptaków, zdających się bacznie im przyglądać, nie wydając żadnych dźwięków. Nie chciał od razu mówić o tym Ferechinowi, by go niepotrzebnie nie straszyć, ale zachowanie owych ptaków wydawało mu się niezwykle dziwne, a widok wręcz przerażający. Wciąż jednak starał się to ignorować. Obydwaj zapuszczali się coraz głębiej i głębiej w ów tajemniczy, ciemny las, a im głębiej się znajdowali, tym mniej promieni słońca wpadało przez korony drzew, zaś samo słońce. Akurat tego dnia świeciło bardzo słabo, ledwo przedzierając się przez złowrogie, czarne chmury. Powoli zaczynało opadać coraz niżej nad horyzont, pogrążając ową dziką knieję w coraz głębszej ciemności. Ferechen i Aerjan wciąż, po krótkich przerwach, szli przed siebie, oświetlając sobie drogę uczywami. Z oddali znów zaczął dochodzić ich mrożący krew w żyłach skowyt wilków, a nad ich głowami dało się słyszeć pisk nietoperzy oraz pochukiwanie słów, od którego aerjanowi skóra cierpła na karku. Najbardziej jednak przerażało go zupełnie co innego. Spojrzał po jakimś czasie na swego towarzysza. Odniósł wrażenie, jakby ten zachowywał się inaczej. Od dłuższej chwili się nie odzywał. Jego krok zaś zdawał się dziwnie pewny i energiczny. Wprawdzie Aeryan niewiele mógł dostrzec w ciemności, ale po tym co widział w świetle pochodni, zdawało mu się, że Ferechyn w ogóle się nie boi. Samo to w takim miejscu było czystym szaleństwem. Kroczył energicznie naprzód, wyprostowany, zupełnie jakby jakby to, co ich otaczało, cała przeklęta puszcza, wszystko to, co Aeryana napawało strachem. Na jego towarzysza działało dziwnie, pobudzająco. Zastanawiało go także, skąd Ferechyn wie, którędy iść. Wyglądało na to, jakby doskonale znał drogę. Po chwili Ferechyn odwrócił głowę do Aeryana i rzekł pierwszy raz od dłuższej chwili. Musimy zboczyć ze ścieżki. Frechyn? szepnął Eryan przerażony. Co jest? spytał jego towarzysz, odwracając się ponownie. nic, prowadź. Odparł zmieszany. Mógł jednak przysiąc, że gdy Frechyn odwrócił się do niego, ujrzał, że jego oczy jarzyły się czerwoną poświatą. Miał jedynie nadzieję, że tylko mu się przywidziało. Szedł posłusznie za swym przyjacielem, przedzierając się przez zarośla, aż w końcu ich oczom ukazał się ogromny, złowrogi, czarny gmach ze spadzistym dachem oraz masywnymi wrotami. Obydwaj poczuli się nieswojo na sam jego widok. To tutaj, poinformował Ferechyn. Oto świątynia szatana wzniesiona przez bractwo Sanguerów. Gdy księżyc ukaże się w pełni, będziemy mogli przekroczyć jej próg. I zdobyć krwawe ostrze. Na razie jednak ułóżmy się do snu. A Erianowi zaparło dech w piersiach. Nie mógł uwierzyć, że jego przyjaciel podjął tak szaleńczą decyzję, by spędzać noc, śpiąc na progu przeklętego gmachu, wzniesionego ręką heretyka ku czci sił piekielnych. Jednak, pomyślał po chwili, że broń zdolna przebić każdy pancerz mogłaby mu się przydać. Może warto, by ją posiąść... Nieco zaryzykować. Ferechyn zasnął nad podziw szybko, a Erjan nie był w stanie. Czuł się bardzo dziwnie, jakby budynek, pod którym nocowali, roztaczał wokół siebie dziwną atmosferę. A jego cień, spowijający ich niczym mroczny całun, napawał go ogromnym lękiem. Rozejrzał się, nikogo w pobliżu nie było, jednak zdawało mu się, że coś było nie tak jakby mimo to wyczuwał czyjąś obecność. W ciemnościach nocy ciężko było dostrzec cokolwiek dookoła. Gdyby ktoś lub coś kryło się w zaroślach, nie miałby szans tego dostrzec. Nie mógł wyzbyć się wrażenia, że jest obserwowany. Rozejrzał się powoli i tym razem na gałęzi jednego z drzew oświetlonych poświatą wychylającego się powoli księżyca. Ujrzał czarnego kruka, który wpatrywał się w niego w bezruchu, zdając się siedzieć na owej gałęzi już od dłuższego czasu. Patrzył na niego, raczej wlepiał swe oczy, które, przez to, że się nie ruszał, zdawały się wyjątkowo przerażające. A Erian zerwał się na równe nogi, chwytając gruby drąg, którym już miał zamachnąć się do rzutu, gdy nagle dziwne ptaszysko przemówiło niskim głosem. Głupcy, głupcy! Zaskrzeczało. Serce Aeryana biło jak oszalałe. Coś za jeden i czego od nas chcesz? Chcę was ostrzec. Wycedził kruk, otwierając dziób. Przed czym? Z domu mego pana żaden śmiertelnik nie wyszedł jeszcze żywy. Głupcy! Wracajcie skąd przybyliście! Czarna świątynia wzniesiona została rękoma moimi i mych braci. Mój pan zamieszkał w niej na zawsze, strzegąc ostrza wykutego dla nas wieki temu. Nie dotknie go żadna ręka sługi Bożego. Zniesiony przez nas gmach jest wrotami królestwa mego pana. Każdy, kto przestąpi ich próg, zostanie w nim, by cierpieć na wieki. Idź precz, pomiocie Lucyfera! syknął przerażony aerian i cisnął drągiem w ptaszysko. Co jest? Zerwał się Ferechyn, otwierając oczy. Po chwili jednak obydwaj spojrzeli na niebo i zorientowali się, że księżyc jest już w pełni. Już czas na nas. Niech Bóg ma nas w opiece. Ruszajmy! Rzucił energicznie, po czym wstał i podszedł do wrót. Gdy położył rękę na klamce, stała się rzecz dziwna. Żelazne zasuwy odsunęły się same, a masywne drzwi otwarły się ze skrzypieniem, jakby jakaś nieczysta siła zamieszkująca owe ponure miejsce rzucała im wyzwanie. Ferechyn bez wahania przestąpił próg i wszedł do środka z płonącym łuczywem w dłoni. A Erian, zrobiwszy krok w przód, zawahał się, lecz po chwili zdobył się na odwagę i podążył za towarzyszem niewiele widział, gdyż w środku było ciemno, a jedynym źródłem światła była pochodnia Ferechyna. Jednak od samej mrocznej atmosfery panującej wewnątrz budynku cierpła mu skóra na karku. Obydwaj szli powoli coraz głębiej w kierunku ołtarza. Echo kroków niosące się wśród ścian powodowało go odreszcze. Momentami zdawało mu się też, że słyszy jakieś dziwne, złowrogie szepty. Nie mogąc ich jednak zrozumieć, przypisał je swej pobudzonej lękiem wyobraźni. Zostawiając wyjście daleko w tyle, stanęli nagle przed przeciwległą ścianą, przy której stał czarny, prawdopodobnie marmurowy, stół przypominający mroczny ołtarz. Na nim leżał schowany w pochwie złowrogi miecz z czarną, rzeźbioną rękojeścią. Ferechen dał towarzyszowi pochodnie. – Przesanguerów! – rzekł z podnieceniem w głosie, jakby nastała właśnie chwila, na którą od dawna czekał. Wyciągnął rękę do przodu i, chwyciwszy rękojeść miecza, wyjął go powoli z pochwy. Nagle, w jednej chwili trzymana przez Aeryana pochodnia zgasła, a otwarte wrota zatrzasnęły się z łoskotem, jakby przez wnętrze gmachu dmuchnął silny wiatr. A Erian rozejrzał się przerażony. — Ferechynie! Ferechynie! — zaczął wołać nerwowo. Po chwili, nie wiadomo skąd, padła czerwona poświata, rozświetlając kawałek pomieszczenia. Ujrzał swego towarzysza leżącego na podłodze z podleżniętym gardłem. W jednej chwili ogarnęła go panika oraz dzika chęć znalezienia się jak najdalej od owego przeklętego budynku, w którym się znajdował. Lecz zanim zdążył rzucić się do ucieczki, ujrzał złowrogą postać, odzianą w czarny płaszcz z kapturem, wyłaniającą się majestatycznie spośród ciemności. Trzymała ona w ręku ów przeklęty miecz. A Arian chciał uciekać, lecz czuł się sparaliżowany. Miał wrażenie, że oczy owego zbliżającego się powoli widma świecą na czerwono. Nie mógł jednak dojrzeć twarzy spod kaptura. Każdy, kto śmie zakłócić spokój mej świątyni, pozostanie w niej na wieki. Przemówiła postać mrożącym krew w żyłach głosem, a gdy czerwone światło zgasło, a Erjan poczuł, jakby jego brzuch przeszyło nagle stalowe ostrze. Padł na ziemię, na której leżał, i krwawił, aż wyzionął ducha. Nikt od tamtej pory nie zdobył się na odwagę, by wyruszyć na poszukiwania czarnej świątyni i zdobyć ukryty w niej przeklęty oręż. Powiadają jednak, że duchy dwóch śmiałków wciąż są uwięzione wewnątrz niej, gdzie od wieków cierpią męki. Żadnemu bowiem śmiertelnikowi nie jest dane władać orężem wykutym ręką diabła, a każdy, kto tego spróbuje, cierpieć będzie przez wieki. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.